Nasze biuro detektywistyczne otrzymało ściśle tajną misję zidentyfikowania grupy ludzi planującej podbić świat w ciągu najbliższych kilku lat. Nie mieliśmy o nich wielu informacji, ale w toku wnikliwego dochodzenia udało nam się dojść do sprawdzonych źródeł, które pomogą nam uzyskać pełen obraz podejrzanych. Pierwszy szkic charakteru podejrzanych. Zdolności. Dobrze zaznajomieni ze światem cyfrowym. Odporni na przeciwności pandemii, dodatkowe zadania i prace szkolne. Niebezpiecznie punktualni. Zdolni do nadludzkiego wysiłku i mieli wiele celów w życiu. W żadnym wypadku nie można ich lekceważyć, ponieważ ich niebezpieczeństwo tkwi w jedności oraz zgraniu. O co może im chodzić? Naszym głównym przypuszczeniem jest, że planują podbój świata. Jednak jak zawsze, gdy nie jesteśmy pewni, zakładamy, że może chodzić o pieniądze albo elektroujemność. Zgłębiając się trochę bardziej w historię. Na początku był chaos, zamieszanie, irytacja i małe zgranie. Poszukiwani wydawali się być grupą zwyczajnych nastolatków, ale jak się potem okazało, nic bardziej mylnego. Grupa z czasem zyskiwała na potędze. Rozpoczynali od małych występków, próbując wspiąć się na wyżyny świata. Swoją przygodę zaczęli jednak zdecydowanie, podejmując nawet najwytrwalszych przeciwników. Chytrze narażali się psorce nowackiej, wybierając na rozszerzenia zestawy Mat Bjolhem Vos czy Mat Fils Vos. Już od samego początku stanowili przez to trudny orzech do zgryzienia, bo jak tu ułożyć plan? Możliwe, że wszystkie dokonane przez nich zbrodnie były wynikiem traumy przeżytej w pierwszej klasie. Niewiniątka zostały z zaskoczenia napadnięte przez geografkę. Z nożem. Na szczęście narzędzie to posłużyło wyłącznie do sekcji grejpfruta, jednak niewykluczone, że zdarzenie to wywarło znaczny wpływ na ich późniejsze poczynania w świecie. Z czasem grupa wkradła się w łaski społeczeństwa, zyskując liczne sympatie i z coraz większą łatwością poruszała się po świecie. Nasze satelity namierzyły bardzo nietypowy ruch w przeciągu ostatnich 3 lat. Poszukiwani zdołali udać się do m.in. Szwecji, Malagi i Berlina. W Szwecji zaczęli swoje przygotowania do wielkiego planu. Hartowali ciało i ducha, by nie straszna im była żadna zawierucha. Wspólne zorze obserwowanie też przyda się w wielkim planie. Może tworzyli nowe urządzenie, które zmienia wrogów myślenie? Jak na każdej drodze, również tu zdarzały się potknięcia. Nawet najgroźniejsi zawodnicy ulegli postrachowi Papug z Malagi. Po całym zamieszaniu jednak próbowali odzyskać swój kamuflaż, wtapiając się w tło poprzez egzotyczne tańce na ulicach Słonecznej Frichiliany, czy też podszywając się pod turystów, których mottem życiowym stało się hasło Que curioso. W naszym kraju też nie próżnowali. Ich niecny plan robienia odwiertów na Królewskiej niemalże sparaliżował cały ruch miejski, przykuwając uwagę kierowców. Każdy w tym fachu wie, że gołębie pracują z rządem, infiltrując środowisko przestępcze. Przy nieoczekiwanym nalocie jednego z nich, członek grupy natychmiastowo rozpoczął próbę usunięcia potencjalnego zagrożenia. Aczkolwiek naszym najlepszym hakerom udało się przejąć uzyskany przez bestię materiał filmowy. I w ten sposób poznaliśmy pseudonimy 3 podejrzanych. Poziomka 007 oraz tajemniczy M. Jak na każdego geniusza zbrodni przystało, podejrzani przygotowywali się również na najgorsze ewentualności, jak chociażby konieczność przybrania fałszywych tożsamości. Na swój przyszły azyl wybrali Hiszpanię i w profesjonalny sposób ćwiczyli swoje umiejętności aktorskie, czytając dialogi z Estoy Vivo. Postacie z tego arcydzieła serialowego stałyby się prototypami ich tożsamości za granicą, których nawet najlepszy tajny agent nie mógłby przeniknąć. Doszliśmy do tego, kim są podejrzani. Jest to rocznik matur 2021 i wciąż są na najlepszej drodze do spełnienia swojego planu podbicia świata. Już za chwilę wyruszą na studia, gdzie każdy z nich obierze swoją własną ścieżkę. Grupa w trakcie swoich przygód zyskała wielu sympatyków, na których wsparcie i ciepłe słowa zawsze może liczyć. You got a friend in me. You got a
when the road looked rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said, or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Nam, jako rocznikowi klas drugich po gimnazjum, niestety nie udało się Was poznać. Czytając jednak Wasze perypetie, wydajecie się być naprawdę fajnymi ludźmi. Dlatego razem z nauczycielami życzymy Wam powodzenia w dalszych przygodach, spełnienia marzeń i szczęścia w życiu. No i pozdro.